Słuchajcie, dzisiaj opowiem wam o grze w pewien sposób wyjątkowej. Wyjątkowej, bo z jednej strony jest to suche euro, ale z drugiej jest to najbardziej klimatyczne i mokre suche euro, jakie chyba kiedykolwiek powstało. Tak, to był suchar. Zresztą za chwilę dowiecie się dlaczego. Everyone can relax. Gambit has returned. Czołem, z tej strony Tomek Dobosz z Gambit TV. Ja opowiadam wam, co myślę o grach planszowych, abyście wy nie musieli kupować ich w ciemno. Cóż to za klimatyczny suchar, zapytacie, jeżeli nie przeczytaliście tytułu tego filmu? No właśnie, bo dzisiaj opowiadam o grze Aura, autorstwa Dawida Cirkopa. Zapewne zarżnąłem to nazwisko. Aura została oryginalnie wydana przez Mighty Boards, natomiast w Polsce przez Lucrum Games. I to właśnie Lucrum Games podesłało mi ten egzemplarz do recenzji, za co serdecznie dziękuję. Czym jest Aura? Aura jest grą euro. O zarządzaniu ręką, o trochę area control i no, zresztą za chwilę zobaczycie to sami, jak wygląda. Pewnie wtedy też już skumacie, dlaczego jest to najbardziej klimatyczne suche euro, jakie wyszło. Także za chwilę zaproszę was do stołu, no a potem wrócimy tutaj i postaram się jakoś to podsumować. A tak przy okazji, te dźwięki, które być może słyszycie gdzieś w tle, to moja córka, która ćwiczy w pokoju obok na pianinie. Także będziecie mieli delikatny podkład dźwiękowy, jeżeli to się przebija. A jeżeli nie, no to wyobraźcie sobie, że jest. To co, lecimy do stołu. Okej, moi drodzy, to jest rozłożony Petrichor, czyli po polsku Aura, do rozgrywki czteroosobowej. Gracze wcielają się w chmury i ich zadaniem jest takie zroszenie deszczem pól uprawnych, które są tutaj pod spodem, aby zdobyć jak największą liczbę punktów. W jaki sposób będą to robić? Wszystko dzięki kartom pogody, które każdy gracz dostaje na rękę. Te karty pogody, talia jest duża, ale tutaj są cztery typy pogody. Jest słonecznie, mroźnie, pada, no albo wieje wiatr. I każda z tych kart, każdy z tych typów pogody ma inne działanie w trakcie rozgrywki. Jak to wszystko wygląda? Już wam szybko mówię. Gra toczy się przez 6 rund bądź 4 rundy, w zależności jak sobie wybierzemy. Każda z tych rund jest podzielona na 4 fazy. Pierwszą fazą jest faza akcji. W tej fazie gracze zagrywają z ręki karty pogody i wykonują związane z nimi akcje. Gracz może zagrać jedną kartę pogody i wykonać związaną z nią akcję. Następnie po zagraniu ma prawo do wykonania jednej z dwóch rzeczy. Po pierwsze, może zagłosować na pogodę, którą właśnie zagrał, bądź na kolejną, na kole pogód. Robi to zaznaczając tę pogodę specjalnym znacznikiem. To będzie miało znaczenie w przyszłej fazie. Albo, jeżeli nie chce tego zrobić, może przybliżyć nas do żniw. Tutaj są takie kostki. Czasem pokazują kłosy. Jeżeli na wszystkich kostkach są kłosy, to w przedostatniej fazie rundy nastąpią żniwa, no i zbieranie punktów tam, gdzie się to da. Natomiast jeżeli gracz widzi, że nie ma tutaj wszędzie kłosów i żniw nie będzie, to może nas przybliżyć do tego wydarzenia. Na niektórych kostkach są takie hamburgery, ja to tak nazywam, to jest na pewno co innego, i gracz może zmniejszyć liczbę hamburgerów na jednej kostce o jeden, dostaje za to punkty, no i przybliża resztę graczy, właściwie wszystkich graczy, do żniw. Jeżeli wykona tę akcję, ma prawo do drugiej akcji w swojej rundzie, wtedy musi zagrać dwie karty pogody, aby wykonać akcję związaną z tą właśnie pogodą, a potem znowu ma prawo do głosowania i lub do zmniejszenia liczby hamburgerów na kostkach. Co ciekawe, jeżeli gracz nie posiada odpowiedniej karty pogody, którą chciałby zagrać, może zagrać dwie dowolne i zrobić z nich jokera. W ramach tej fazy, w tej fazy akcji, kiedy będziemy zagrywać te karty, tutaj będą różne działy się rzeczy. Będą pojawiały się nowe
chmurki. Chmurki będą się przesuwać, będą pojawiały się nowe krople wody. Chmurki będą się zderzać ze sobą i przelewać do siebie wodę. Będą zamieniać się w chmurki burzowe, co jest zaznaczane takim prześliczną błyskawicą. W momencie, kiedy chmurka będzie miała zbyt dużo wody, tak, to taka chmurka automatycznie, tutaj coś sobie zrobimy, taka chmurka automatycznie będzie padała na pole pod sobą i oczywiście znikała. Te rzeczy będą powodowały, że na polach pod spodem mogą pojawić się plony, tak? Każde pole ma napisane, ile kropel wody musi na nim leżeć, na nim, a nie w chmurce ponad, aby to pole wydało plony. I na przykład tutaj mamy ziemniaka, który potrzebuje 3 krople. Powiedzmy, że coś tu zapadało, no i ziemniak wyrósł. Tutaj coś jeszcze gdzieś, powiedzmy sobie, zapadamy, tak? Popadamy sobie o w ten sposób. Też wydaje plony. I tutaj możemy sobie coś zapadać. I też to wydało plony. W trakcie gry tutaj oczywiście pojawiają się żetoniki. Ludzie głosują na różne rzeczy. I tak nam to idzie. Kiedy minie faza akcji, robi się tak zwana, pojawia się tak zwana faza pogody. W tym momencie sprawdzamy, na którą pogodę, na jaką pogodę głosowali gracze w trakcie fazy akcji. I dwie pogody z maksymalną liczbą głosów zostają odpalone. W kolejności najpierw mróz, słońce, wiatr i deszcz. Każda z tych pogód ma swoje działanie tutaj na planszy. Znowu będą pojawiać się chmury, będzie padało, będą robić się różne dziwne rzeczy. A gracze, którzy oddali najwięcej głosów na te pogody, które się odpaliły, zostają przesunięci na specjalnym torze punktowym. Czyli w tym wypadku odpaliłby się mróz i słońce. Gracze dostaliby przesunięcia punktowe. Tak? Tutaj byśmy to wyczyścili i tyle, jeżeli chodzi o fazę pogody. No i w końcu sprawdzilibyśmy w kolejnej fazie, czy nadeszły żniwa. Jeżeli tutaj pojawiłyby się same kłosy, powiedzmy, że się pojawiły, to mamy żniwa. Jak wyglądają żniwa? Patrzymy, gdzie są plony. I rozpatrujemy te pola na zasadzie po prostu większości. Ten, kto ma najwięcej kropel, dostaje największą liczbę punktów bądź jakieś inne profity. No i tak na przykład tutaj gracz niebieski dostałby 3 punkty, a gracz zielony 7, bo ziemniaki są trochę na opak, tak? Przesunęlibyśmy gracz niebieski, tak? 3 punkty, zielony 7. Tutaj akurat nic się nie zadziało, ponieważ to zakiełkowało, ale nikt nie dostaje punktów, ponieważ musiałoby jeszcze bardziej popadać, bo to ryż. Tutaj mamy sytuację, gdzie dwóch graczy dostaje to samo, dostaje punkty i żetony, za które potem dostajemy dodatkowe punkty na koniec gry. No a gracz, powiedzmy tak, tutaj po 2 punkty, a gracz niebieski dostaje 3 punkty. No i tutaj kawa też urosła, bo miała znacznik pogody. No i gracz żółty dostaje aż punktów 10. A gracz kolejny, czyli zielony, dostaje punktów 5. Kończy się tura, sprzątamy co było do sprzątnięcia. Zaczyna się kolejna runda. No i tak jak mówię, gramy 6 bądź 4 rundy. I na końcu rozgrywki do punktów, które zdobyliśmy w trakcie zabawy, dodajemy jeszcze punkty, które zdobyliśmy na tym torze. I kto ma tych punktów najwięcej? A, jeszcze są punkty za niektóre żetony zdobyte w trakcie gry. No i kto ma tych punktów najwięcej, wygrywa grę. Tych pól uprawnych jest 16. Maksymalnie w grze jest 12, więc jest z czego losować. Dodatkowo są dwa kafle promocyjne. Jest kaktus
i jezioro, które mają różne działania. Do tego promocyjnie są też żetony nawozu. Tak, są żetony kupy, można nawozić tereny i nawożone tereny mają dodatkowe punkty, dają dodatkowe punkty graczom, no bo tam lepiej rośnie. Jest też oczywiście tryb solo, który działa dość dobrze, nie będę tutaj go już tłumaczył, on się opiera na kartach wiatru. Wiatr jest naszym przeciwnikiem. No i to tyle generalnie, jeżeli chodzi o aurę. Zapraszam do podsumowania. No dobra, moi drodzy, to jest właśnie aura. Czas powiedzieć wam, co w tej grze mi się podoba, a co nie, skoro wiecie już, jak to wygląda i jak się w to gra. Zacznę może od takiej ciekawostki, a mianowicie od tytułu, ponieważ angielski tytuł aury to petrichor. I petrichor to nie jest aura. Petrichor w takim wolnym tłumaczeniu to jest ten taki zapach ziemi, który czuć po pierwszych opadach deszczu, które następują po długiej, słonecznej, suchej pogodzie. Więc sami widzicie, że przetłumaczenie tego tytułu bezpośrednio na język polski mogło być nieco problematyczne. Dzień dobry, poproszę grę Zapach ziemi po deszczu. Za długie. Aura nawet pasuje. Ja bym się jakoś specjalnie nie czepiał. Klimatyczna gra strategiczna. Bardzo, bardzo fajny dopisek. Także tłumaczenie jakby mamy za sobą. Dobra. A, jeszcze z tłumaczeniem, widzicie, zapomniałbym. Bardzo mi się to podoba, to już powiem, że mi się to podoba też. Na kaflach są nazwy roślin i one są w łacińskich brzmieniach. To jest świetne. Naprawdę cieszę się, że nie zostały przetłumaczone na język polski. Daje to więcej tego klimatu. No dobra, dalej. Co mi się tutaj jeszcze podoba? Podoba mi się właśnie ten klimat, tak? Ta niecodzienna tematyka. No bo, kurczę, w ilu grach planszowych jesteśmy chmurami i deszczem? W zasadzie chyba bardziej deszczem niż chmurami, chociaż jedno i drugie, tak? W jakiej grze planszowej wcielasz się w chmurę, która ma zrosić deszczem pola uprawne? No tylko w aurze chyba, w petrichorze. Nie przypominam sobie żadnej innej z taką tematyką. Rewelacyjna tematyka. I co jest niesamowite w tej grze i dlaczego ja uważam, że to jest najbardziej klimatyczne, suche euro? Ponieważ ta tematyka naturalnie przesiąka do mechaniki. Nawet ta recenzja przesiąka tym klimatem. Bo w trakcie gry zupełnie naturalnie używa się takich, wiecie, sformułowań, to ja tutaj padam, ja tutaj się wylewam, ja tutaj kapię. Jest to całkowicie naturalne słownictwo, którego używamy w trakcie tej gry, a nie to ja się przesuwam tutaj i dokładam jeden punkt, albo coś takiego. Autentycznie, ja dmucham na tą chmurkę i to jest tak pięknie spasowane, ten klimat, ta tematyka z mechaniką, że no, klękajcie narody. Autentycznie świetnie, świetnie to jest wpasowane, jeżeli nawet łatwo takim normalnym językiem, wiecie, gadać o tym w trakcie gry. Rewelacyjny pomysł. Kolejna rzecz, która mi się podoba, to fakt, że wpleciono tutaj sprytne area control. Niby sucho, niby, wiecie, zarządzanie ręką, niby kombinowanie, jak zdobyć punkty, a tutaj dochodzimy do ładnego area control i to takiego podwójnego. Bo nie tylko staramy się kontrolować obszar na samym kafelku rośliny, to jeszcze staramy się w pewien sposób kontrolować to, co jest w chmurkach. Więc ta kontrola jest na dwóch poziomach, góry i dołu, tak? Chmury i ziemi. Naprawdę niesamowicie to wszystko wychodzi. To wszystko razem też sprawia, że ta gra nabiera drugiej głębi. Ona wydaje się z wierzchu taka bardzo prosta. Okej, tutaj coś naleję, tu przesunę się, wyleję, dostanę punkty. I nagle widzimy, że to nie jest tak banalnie proste, jakby się wydawało. Tam trzeba naprawdę sporo pokombinować, żeby wyciągnąć z tego jak najwięcej. Do tego dochodzi jeszcze fakt, że w tej grze no, w sumie walczymy o punkty, tak? Bo staramy się kontrolować te obszary w taki sposób, aby zdobyć jak najwięcej punktów. Ale
Nie jesteśmy w stanie sami, wiecie, zdominować wszystkiego. Musimy w pewnym momencie jakby odbić się od pleców. Musimy współpracować z innymi chmurkami, żeby tutaj, wiecie, tu się zderzyć, tu coś dolać, tu wykapać odpowiednio, gdzie się przesunąć, kiedy się zderzyć, kiedy dorzucić komuś kropelki, gdzie przełamać tę magiczną barierę, nie wiem, 8 kropel, żeby się wylać. To wszystko na znowu, użyję tego sformułowania, niesamowicie się zazębia i sprawia, że ta gra nie jest tak prosta, jak się na pierwszy rzut oka wydaje, choć nadal jest dość łatwa w ogarnięciu, tak? Ale żeby wydobyć to drugie dno, trzeba się troszeczkę postarać. Podoba mi się mechanizm draftu, ponieważ normalnie w grze mamy możliwość, dostajemy rękę kart, no i gramy z tą ręką, tak? Niektórzy mają trochę łatwiej, niektórzy mają trudniej, bo nie dostaną pewnych kart, trzeba się nakombinować, ale jest też możliwość wydraftowania tej ręki, czyli dostajemy rękę, no i jedziemy normalny draft do momentu, aż nie będziemy mieli swojej ręki. To pozwala troszeczkę pokombinować, zagrać pod to, co chcemy zrobić, ale też jakoś ładniej rozkłada te karty na ręku. Nie ma takiej troszeczkę niesprawiedliwości w dociągu, tak, że ja na przykład dostaję same zimy, no i weź to teraz, człowieku, kombinuj, tak, no musisz zagrywać tonę kart, żeby zrobić dwa razy mniej akcji niż inny. Draft to bardzo ładnie rozwiązuje. Podoba mi się różne punktowanie. To jest area control, walczymy o punkty, ale to nie jest też tak, że okej, tutaj dostaniesz więcej punktów, tu mniej, ale zawsze chcesz być pierwszy. No niekoniecznie, tak? Bo niektóre kafelki dają nam za drugie miejsce więcej. Niektóre kafelki dają nam dużo punktów za drugie, mniej za pierwsze, ale dają nam jakieś żetoniki, które są później warte punkty, jeżeli ich uzbieramy odpowiednio dużo. Tutaj jest sporo kombinowania, czy ja naprawdę chcę iść w te miejsca, gdzie jest turbo dużo punktów, czy może coś chcę gdzieś pokombinować, czy chcę gdzieś urwać te punkty inaczej. Różne punktowanie, nie takie, wiecie, jak chłop krowie na rowie, że tu jest za pierwsze zawsze najwięcej, tylko tu trochę mniej, tu trochę więcej, ale jest zakombinowane. Bardzo, bardzo fajny pomysł. Skalowanie i solo też mi się podoba. Za tryb solo odpowiada tutaj Dawid Turci, który robił na przykład Anachroni, więc działa naprawdę dobrze ten tryb solo. Skalowanie też nieźle wygląda na 2, 3, 4 osoby, jakby tej grze niczego nie brakuje. No i jakość wykonania, słuchajcie, jakość wykonania jest śliczna, piękne rysunki tych roślin, te szklane krople deszczu, chmurki, no piękna sprawa, po prostu wykonanie jest na niesamowicie wysokim poziomie, ale nie wiem, czy to ja. Znaczy, kilka osób, z którymi grałem, też tak na to spojrzało dziwnie. Czy naprawdę nikomu nie wpadło do głowy, że zrobienie żółtego deszczu może nie być za okej? Okay? Żółty śnieg, żółty deszcz. Nie chcę mówić i więcej, bo to nie jest kanał 18 czy tam 16+, ale kojarzycie, tak? Ten żółty deszcz jest naprawdę obiektem tony żartów w trakcie rozgrywki. I ktoś, kto gra żółtymi kroplami, bardzo rzadko mówię, wylewam, kapię, częściej używa troszeczkę innych słów. Tak, nie wiem, czy ktoś nie wpadł na to, że żółty deszcz może się dość jednoznacznie kojarzyć. Co jeszcze? Z wykonania trochę mogę pomarudzić, że piorunki się tak słabo trzymają tych chmurek, ale to wiecie, marudzenie. Jedno marudzenie, jeżeli chodzi o wydanie polskiej aury. Tutaj są kafelki promo i tam są dwa promoski, o których jest napisane w instrukcji. Jak na razie Lucrum dodaje te promosy do zakupionych w sklepie czy u nich gier, ale zastanawiam się, co będzie potem. Szczerze mówiąc, nie pytałem chłopaków z Lucrum o to. Ale co, nie wiem, drugi print też będzie tylko z promosami? A jak nie, no to tak dziwnie, bo w instrukcji jest mowa już o promosach. Będzie inna instrukcja? Trochę może to dziwnie wyglądać, ale to takie, wiecie, zastanawianie się na przyszłość. Więcej
Minusów w sumie nie znalazłem, choć po dłuższych, po większej liczbie rozgrywek tu czuć pewną monotonię. Mamy tylko 16 kafli, jeżeli dobrze pamiętam, tak? 16 kafli było tych upraw, tak, 16 kafli upraw. I no, w pewnym momencie wchodzi jednak pewna powtarzalność tych upraw, nawet pomimo tego, że plansza jest modularna, jest różnie rozkładana. Ale to mówię, to naprawdę trzeba bardzo dużo i bardzo często grać, żeby w pewnym momencie zaczęło to zgrzytać. U mnie jeszcze na szczęście po 10 czy trochę ponad grach zgrzytać nie zaczęło. No dobra. Tyle, jeżeli chodzi o to, co mi się podoba w Aurze i co mi się nie podoba. Czas to podsumować trzema pytaniami, trzema odpowiedziami. Pytanie numer 1. Moja begigowa ocena dla Aury. No i to będzie 8. 8. Podoba mi się ta gra, naprawdę mi się podoba. A, tak jak powiedziałem, zazębienie klimatu z mechaniką, sprawienie, że mówi się językiem gry całkiem naturalnie w trakcie rozgrywki. To nie jest wymuszone. Podoba mi się kombinowanie, podoba mi się ten podwójny area control, o którym wspominałem. To, że ta gra jest w miarę prosta, ale nie jest prostacka. Ma drugie dno, które gdzieś tam zauważamy i zaczynamy się do niego dokopywać. Podoba mi się, naprawdę, naprawdę mi się podoba. Chętnie w Aurę zagram, bardzo chętnie też zaproponuję. A Aurę jestem nawet w stanie wyjąć na stół rodzinnie. Tak, bo taka rodzinna przepychanka chmurkami spokojnie też daje radę bez jakiegoś większego napięcia. Także ósemeczka dla Aury, a.k.a. Petricora, ode mnie. Pytanie numer 2. Czy kupiłbym tę grę, gdybym nie dostał jej do recenzji? Ja ją znalazłem w sklepach od 135 do 210 zł. Za jakieś 150 bym kupił. To jest taka 150 to jest takie, z tego co widziałem, odcięcie w sklepach i potem jest chyba za 170. Za 170 bym się wahał. Ja wiem, że ona jest naprawdę fajna, naprawdę mi się podoba, ale nie wiem, czy za 170 bym musiał ją mieć w kolekcji. Za 210 na pewno nie. Do 150 spokojnie bym ją wziął. Tak? A za 150 to jest coś, co chciałbym mieć i za tę cenę spokojnie bym to wziął. I pytanie numer 3. Czy Aura zostaje w mojej kolekcji? Tak, jak najbardziej zostaje. Będzie szczelane z chmurek. Będzie padane. Mam zresztą jeszcze dodatek do mocniejszego ogrania, o którym jeszcze pewnie potem będę mówił. Także Aura zostaje i nie jest na żadnej ławce rezerwowych, ale też nie jest jakby turbo bezpieczna. Zostaje, tak? Po prostu. No dobra, i to na dzisiaj wszystko. Dziękuję serdecznie, że nadal oglądacie moje materiały i nadal ze mną wytrzymujecie. Jak zawsze, lajkujcie, komentujcie, zaglądajcie na Facebooka i Instagrama, linki pod materiałem. Zajrzyjcie na Patronite'a i może mnie wesprzecie, jeżeli podoba wam się to, co robię. Link też jest na dole. Co dalej? Głoście dobre słowo o moim kanale. Bo czemu by nie? Ale zaglądajcie też do innych recenzentów na YouTubie, tych, co nagrywają wideo, tych, co nagrywają podcasty. Zaglądajcie też do tych, co piszą, nie na YouTubie, tylko w różnych blogach, bo warto czasami zapoznać się z różnymi opiniami na temat gry. Ale przede wszystkim dużo grajcie w planszówki, bo to jest bardzo fajne i gdyby nie to, że wygracie, to my nie mielibyśmy co robić. Po prostu. No dobra. Tyle na dzisiaj. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.